Dzień dobry moi mili, witam was przepięknie w kolejnym materiale. Najprawdopodobniej będzie to jeden z trzech materiałów, które dzisiaj wrzucę. Pierwszy, czyli ten, który aktualnie oglądasz, będzie to film, w którym zobaczymy sobie, jak wygląda Rel. Zobaczyliśmy, także pierwsza część materiału odklepana. Druga część, na której się skupimy, to będą oczywiście umiejętności, natomiast trzecia rzecz to po prostu zobaczymy, jak ona wygląda w akcji. Generalnie po jej skillach, tak wydaje mi się, że to będzie taka bardziej skillowa Leona, troszeczkę z połączeniem z Tarikiem. Wydaje mi się to całkiem okej. Jest to taka trochę też, mam wrażenie, kontra na supporty z shieldami, więc niektórzy się na pewno ucieszą. Ale jak wygląda w grze, to ciężko mi powiedzieć. Na pewno już wiem, że będzie miała na przykład fajne combo RK z E. Natomiast drugi materiał, który się dzisiaj pojawi, będzie to materiał z serii Kim Jest, a trzeci, jeżeli uda mi się zdążyć, zrobię omówienie nowych skinów, bo nowe skiny są naprawdę przefantastyczne, natomiast wrzucę to na drugi kanał Marvek Plus, jeżeli kogoś coś takiego interesuje, to spoko. Nie wszystkie jeszcze skiny mam, jeszcze nie wszystkie udało mi się odblokować, ale myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Okej, przejdźmy do jej umiejętności, tak ona wygląda, przybliżę może. Taka babeczka z Noxusu, bo to jest, to będzie support, znaczy już jest w sumie support z Noxusu, z wielką lancą i takim metalowym koniem, to taka trochę Shimagneto bym powiedział. Dobrze, umiejętności. Jej pasywna umiejętność, odkształcanie formy. Rel ma znacznie obniżoną prędkość ataku, ale jej ataki wykradają 10% pancerza i odporności na magię oraz zadają dodatkowo obrażenia magiczne równe jakiejś wartości plus wartość wykradzionego pancerza i odporności na magię. Atakowanie bohatera odświeża efekt wykradzenia pancerza i odporności na wszystkich wrogach dotkniętych tym efektem. Okej, żeby zaprezentować wam, jak to działa. Zobaczcie, generalnie robimy tak. Atakujemy Grompa. Dostajemy, mieliśmy chyba 53 pancerza i 37 odporności na magię. Teraz mamy 53, prawda? I 37, okej, znowu. Bo to ma oczywiście cooldown swój. Natomiast jeżeli zaatakujemy bohatera, dostajemy to znowu, wykradamy znowu coś od niego i możemy znowu wykraść. I teraz mamy, no przez chwilę mieliśmy z trzech celów wykradzione, o może teraz. I tak to wygląda, takie wykradanie. Więc jeżeli na przykład będzie w enemy teamie dwóch tanków, będziemy ich atakować, to może to być, oj, całkiem sensowna. I to była jej pasywna umiejętność. Teraz Q, czyli roztrzaskujące uderzenie. Rel wykonuje pchnięcie swoją lancą, niszcząc wszystkie tarcze, co jest ciekawe, niszcząc wszystkie tarcze. Więc jeżeli ktoś nie lubi grać na jakichś bohaterów, którzy mają tarcze, Rel wydaje się być bardzo naturalną kontrą. Zadaje X obrażeń ogólnie, ale jeżeli trafiamy pierwsza trafiona jednostka, to jest 2X, czyli dwa razy więcej damage'a i zostaje nałożony efekt z pasywki, czyli wykradzenia obrony. Jeśli Rel jest połączona z sojusznikiem i to będzie bohaterka, którą podobnie jak Tarik możemy się w pewien sposób połączyć, za pomocą umiejętności Zwap Odstrasz oboje odzyskują 20 punktów plus 5% brakującego zdrowia za każdego wroga. Kurde, to jest bardzo fajne, bo będąc tankowatym supportem, który będzie miał inicjować damage, będziesz mógł również swojego AD carry leczyć. Brzmi to naprawdę sensownie. Wygląda ten skill tak. Wygląda naprawdę kozacko, w ogóle jest przeogromny. Metalomancja opancerzona. Umiejętność bierna, czyli pasywna z tej umiejętności. Na koniu Rel zyskuje 5% jednostek prędkości ruchu. Wartość ta zmniejsza się, gdy otrzymuje obrażenia. Czyli takie a la mobilitki, coś takiego. Użycie. Rel zeskakuje z konia, podrzucając wrogów na sekundę i zadaje im obrażenia magiczne. Rel przybiera opancerzoną formę, otrzymując tarczę o jakiejś wartości, zmniejszając swoją prędkość ruchu i zyskując możliwość użycia umiejętności feromancja na koń. Wygląda to tak. Taki trochę podrzut i takie troszeczkę, jakby to powiedzieć, takie trochę jak pokujone, tym ulepszonym, mam takie wrażenko. Dostajemy tutaj tarczę i ta tarcza widzę, że ona nie wyparowuje. Tak ona wygląda, ale wygląda tragicznie. W sensie, powiem tak, nie wiem kto wpadł na pomysł, żeby ona miała tutaj takie, nie wiem jak to się nazywa, takie nagolenniki, takie szerokie. Ale moim zdaniem to mogła być po prostu babeczka z armorem, taka w wielkiej zbroi płytowej, bez tych wygibasów, bo wygląda ona tak
Kurde, no powiem wam, że wygląda trochę jakby ubrała dwie za duże skarpety na siebie, ale to tylko na pierwszy rzut oka. W sensie o wiele groźniej wygląda Leona w mojej opinii na przykład, nie? No i ona sobie potem chodzi wolniej, bije sobie tutaj. Czyli to jest taka umiejętność, żeby po wbiciu troszeczkę więcej to wbicie wytrzymać i żeby tak po głowie nie dostać, tym bardziej, że ona nie ma wyjścia z fajtu, to nie jest bohaterka wejdź, wyjdź, tak jak Samira czy Pike, tylko to jest bohaterka wejdź i przeżyj. Jest powrót na koń, on chyba nic nie robi? Nie, on nic nie robi. I dostajemy movement speeda z powrotem. Okejka. Jej umiejętność E. Zwamp odstrasz. Rel łączy element swojego pancerza z sojuszniczym bohaterem, zapewniając mu 5... Znaczy, ileś tam punktów pancerza, bo to te wartości zawsze się zmieniają i odporność na magię, gdy znajduje się w twoim pobliżu. Ta czynność jest darmowa, ale sprawia, że ta umiejętność odnawia się przez 3 sekundy. Jeżeli Rel użyje tej umiejętności bez wybrania sojuszniczego bohatera, przerwie więź, ogłuszając wrogów w pobliżu siebie i pomiędzy sobą a sojusznikiem, z którym jest połączona i zadaje obrażenia. Okej, działa to tak, generalnie, że nie możemy tego użyć bez wybrania jakiegokolwiek celu. Czyli możemy sobie klikać, klikać, klikać i możemy się zaklikać. Natomiast musimy sobie sojuszniczą kukłę przyzwać. Ona jest zaliczana jako bohater. Robi się coś takiego. Łączy element swojego pancerza. I to mi się trochę nie podoba pod kątem samej logiki tego. I to ma generalnie całkiem spory zasięg. Nie wiem, czy to nie jest najdalszy link. Nie wiem, czy Kalista ma dalszego, czy jakiś z przedmiotów jest dalszy. Ale wygląda to, jakby było całkiem dużo. To, no, trochę jest jednak. I to jest niby element pancerza, ale jakoś tak mi się to nie podoba, bo tutaj te płytki niby lecą. Te płytki, nie wiem, one są nieskończone, czy co? Nie wiem, po prostu wydaje mi się, że lepiej było, jakby tam kawałek tego pancerza latał sobie wokół ciebie, na przykład tak jak, nie wiem, tak jak kometka i to by było lepsze. Tak. Ogólnie Riot, mam wrażenie, aktualnie ma jakieś takie w miarę fajne pomysły na bohaterów. W sensie same koncepcje, ale potem wykonanie tak nie za koniecznie. Znaczy, wiecie, no to jest pierdoła. Ja wiem, że teraz czepiam się pierdoły, ale raz, że to graficznie nie wygląda za dobrze, nawet jak na standardy League of Legends, no to w samej umiejętności masz napisane, że Rel łączy element swojego pancerza z sojuszniczym bohaterem. No to nie jest element pancerza. To jest, kurde, nie wiem... Robisz magnes z tamtego ziomka. Po prostu, no nie wiem. W sensie, no nie jestem tego fanem. Może w ten sposób. Wiem, to jest pierdoła. Wiem, tak dla kontrastu powiem, że lancę ma fajną i bardzo, bardzo fajnie się patrzy w środek konia w League of Legends. Nigdy w życiu nie myślałem, że użyję takie zdanie. A w ogóle teraz dopiero zobaczyłem, jakie ona ma płuca pojemne. Patrzcie, ja pierniczę. No powiem wam, że kurde... Jestem w szoku teraz. I teraz tak. Generalnie jeżeli użyjemy tej umiejętności, możemy sobie ją skancelować. Znaczy skancelować. Możemy jej użyć i tutaj w momencie, kiedy ta więź zostaje przerwana, no to tutaj ktoś zostaje zastunowany, tak? Unieruchomiony. Ogłuszając wrogów. No czyli dostaje stuna. Co ciekawe, pomimo tego, że nie mamy tej więzi, to i tak ten metal tutaj leci, co moim zdaniem... No, nie powinno tego być, ale ma to wskazywać, że mamy sojusznika, który jest z nami połączony. Jeżeli zrobię tak, mogę to zmienić, prawda? I tyle. No i działa to tak, że jeżeli mogę sobie użyć na sojusznika, ale mogę użyć też na przeciwnika i wtedy leci stunek. Co by wam pokazać jeszcze z sojusznikiem. O. Nie ma to znaczenia, czy na sojusznika... czy na przeciwnika. Okej. Tak to wygląda. Teraz jej super umiejętność, czyli magnetyczne przeciążenie. Rel eksploduje magnetyczną furią, gwałtownie przyciągając wszystkich wrogów do siebie. Następnie stale przyciąga wszystkich wrogów w swoją stronę, zadając im 120 punktów obrażeń na sekundę. Bo na początku ona przyciąga swoich wrogów do siebie, prawda? Tak. I potem ciągnie ich za sobą. I to tyle. Powiecie, że ten efekt jest słaby. Też miałem takie wrażenie na początku, że kurde, takie trochę to za słabe chyba. No ale generalnie możemy sobie zrobić coś takiego. I pod koniec jeszcze ich zastunować. Wbić w kogoś po prostu. Takim ala cyk. Podbijamy ich na chwilę. Przyciągamy ich do siebie. I jeszcze stunujemy.
Także mamy jednego cceka, mamy podbicie na chwileczkę dosłownie. Zrobię to jeszcze raz, a może z drugiej strony. Wejdę na kunia. Czyli tak. Wbijamy się. Podbijamy, naciskamy R-kę, ciągniemy. I jeszcze stunujemy ich na koniec. Także taka trochę bym powiedział... Takie trochę kombo kojarzy mi się z taką bardziej mechaniczną Leoną. Nie widać czegoś, co by robiło z niej taką całkiem broken bohaterkę. Zobaczymy, jak będzie na linii, zobaczymy, jak będzie wyglądało to leczenie. Ale 20 plus 5% brakującego zdrowia nie brzmi jakoś tak OP, ale za każdego trafionego przeciwnika. Czyli z Q. Czyli grając ofensywnie, dostajesz też staty defensywne, czyli to Q takie podobne trochę do Senny, no bo niby atakujesz, zadajesz damage, ale jednocześnie leczysz siebie i sojusznika. Muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało na linii. Tarel też będzie miała na pewno trochę zdrowia. Ale cóż, moi drodzy, tyle z umiejętności, przejdźmy do gry, zobaczymy, jak mi pójdzie. Okejka, zatem jesteśmy już w grze. Powiem wam, że tak jak teraz patrzę, to Rel... Ojojoj, ona naprawdę wygląda na bardzo, bardzo dużą bohaterkę. W sensie, patrząc na Illaoi, znaczy oczywiście ona nie jest aż taka duża, ale patrząc na samą Illaoi, to na tle Illaoi, może w ten sposób. Dwa potki i może Trinket. To da trochę mojemu AD carry, znaczy ogólnie gramy na Caitlyn i Boże, chciałem powiedzieć Lulu i Lux. Więc to będzie generalnie problematyczna linia do 6 levela, ale jak wbijemy 6, to powinniśmy z Samirą ich rozwalić. I ja myślę, że to może być mega przepotężne duo właśnie z Samirą. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No nie wiem, zacznę z Q, bo na początku tak do 6. Przed 6 napiszę może. Przed... O Boże, co to jest za czat? Ze dwóch ganków. Dziwny jest ten czat jakiś. To jest też fajne, bo zabierasz te defy red buffowi. To Lee Sin bije trochę mocniej w niego. No i ogólnie oczywiście Samira też, ale to jest całkiem spoko, myślę. Zobaczymy, bo mam wrażenie, że ta bohaterka... Jestem ciekawy, jak gracze na nią zareagują, bo o ile taki metalowy kuń, moim zdaniem to nie jest jakieś coś mega super koncepcyjnie, ale wydaje mi się, że to będzie... Myślę, że lepiej gracze na nią zareagują niż na Serafin. No nie wiem, czy my tak byśmy chcieli tutaj wbijać w sumie, bez... Dobra, ale dwa flesze poszły, gitara. No tak, nie mieliśmy drugiego. Lisinek mógł poczekać w sumie na nasz drugi poziom. To, że Noxus taki bardzo bysiorowaty region, bym powiedział, taki bardzo brutalny. Dwie ostatnie postacie, które wychodzą, to kobiety. Tak trochę po Netflixowemu bym powiedział, co by pokazać, że kobiety też są silne i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nikt w Riocie mógł o tym nawet nie pomyśleć, ja nawet nie mówię w ten sposób. Myślałem, że z Q może się ten Relic Shield wykastuje, ale jednak nie. Ale tak, takie moje wrażonko tutaj, takie małe, bo jest bardzo dużo postaci z Noxusu, które by bardziej pasowały generalnie do tego regionu, ale to tylko takie moje malutkie spostrzeżenie. Nie wiem, czy my możemy się tu wbijać. Uwaga, bo oni tu schodzą. Problem jest taki, że ja chyba nie dam rady doskoczyć do... Jakby klatkę lub zmarnowała. O kurde. Ło! Kozak. Dobra. Ta jej wbita! Oba! Nie. Ta jej wbita, słuchajcie! Jest naprawdę kozak! W sensie... Jest bardzo łatwa i bardzo przyjemna. Fajnego CCK nakłada, naprawdę. Mega mi się podoba. Ej, czy my ją możemy? Ja bym spróbował. To jest taka gra for fun. Nie przeżyję tego. Caitlyn traci farmę. Ja tej farmy nie potrzebuję, więc myślę, że nie ma tragedii. O, Luna jest wolna wtedy. Ale tak opancerzona jest, kozacko. Jak grasz na takie dystansowe postacie jak Lux i Caitlyn, ciężko jest używać tego leczonka na twoim AD carry. Okej. Kozak.
O! Co?! Ona jest naprawdę taka tankowata w tej swojej formie niekunia? Jak tam nam idzie? Widziałem, że nasza Akali tam robi totalny rozpiernicz. O kurde. Może z flashem jakoś to zrobić. Samira! Bo w ogóle dwa różne cele żeśmy sfokusowali. Dobra, uciekam! Uciekam, uciekam, nie dogadaliśmy się. O kurde. Trochę ukradłem? Nie! Dobra! Ha! Żyję! Jeszcze plate'a zabiorę! Kurde, ja chciałem tak dziabnąć tych plate'a. Ojojoj. Ło, Lee Sin! Jak agresywnie. Tankuję. Nie wytankowałem. Samira! Nie mam zgrania zupełnie z moim AD Carry. To jest zupełnie zero zgrania. To no, naprawdę, to moja wina, ja się tu przyznaję, nie powinienem tak robić. Echo zabrał. O, przeciwnicy wracają do gry. Chociaż mamy Akali nafidowaną strasznie. To robi... wow. Biedna Caitlyn. Ale zostawiła fraga. O nie! O nie! O nie! O nie! Jeżeli Lee Sin padnie, to ja nie wiem. O nie! W ogóle ściągam defa wardą. Nie wiedziałem, że wardy mają defa. Myślę, że możemy spokojnie pod turę tam dobijać nawet. Albo nawet za turę. Wow! What ty? Patrzcie, ile ja ją tu trzymałem i Samira jeszcze zdążyła tu przyjść. Masakra jakaś. Ło! Co to było? Czy to miał... to miał być insekt, to nie pykło. Ale chyba nie. Boże, z tym aftershockiem, z bone platingiem, ja jestem tak tankowaty. Ojoj, okej, ojoj, biedna Caitlyn. Przepraszam, rip. No nie ruszysz się. Jak już założyć ci CC chaina, to się nie ruszysz. No przepraszam, Caitlyn. O. To jest fajne, żeby junglerowi pomóc w robieniu kraba. O Jezu! Wale, oni... nie. Wale, ta Kayle bije. Dobra! Wyłapany! Powiedziałem mojej drużynie, żebyśmy odpuścili. Trochę, żebyśmy dali przeciwnikom szansę. Zobaczcie. Teraz nie jest kolorowo na Summoner Rift'cie. Dobra. Nice. Może tu wejdą, o.
Ta Kayle! Jezus Maria! Riot, co wyście z tą bohaterką zrobili? Z tymi nowymi przedmiotami. No przecież to jest... Ale odnośnie nowej bohaterki jest bardzo przyjemna. Wiem, że to była pierwsza gra i nie do końca robiłem dużo. Ale myślę, że jak się ją wyczuje, to rzeczywiście może być fajna. Z Samirą powinna być bardzo fajna, generalnie rzecz biorąc. Tak mi się wydaje. Moi mili, ja uciekam robić materiał, kim jest nowa postać. Dajcie znać, jak wam się podoba i czy będziecie grać, czy będziecie kupować. Dziękuję pięknie za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.